Niedokrwistość w ciąży, anemia, czyli anemia jest jedną z najczęstszych nieprawidłowości, które spotykamy w badaniach laboratoryjnych u kobiet w ciąży. Najczęściej mamy do czynienia z niedokrwistością mikrocytarną, czyli tak zwaną niedoborową, z niedoboru żelaza. Wynika to z tego, że zapotrzebowanie na żelazo w ciąży zwiększa się niemal dwukrotnie. Ponadto, począwszy od drugiego trymestru, zwiększa się produkcja krwi, a więc zarówno osocza, jak i elementów morfotycznych krwi, czyli krwinek, do których produkcji potrzebne jest żelazo. Dlatego też u ciężarnych spotykamy się z tak zwaną fizjologiczną niedokrwistością. Rekomendowane jest, aby suplementację preparatami żelaza wdrażać ciężarnej w przypadku spadku hematokrytu poniżej 33 mg% lub hemoglobiny poniżej 11. Niezwykle istotna jest dieta, ponieważ żelazo z diety jest zdecydowanie łatwiej wchłanialne i tutaj warto zaproponować produkty mięsne, tak, zielone takie jak pietruszka czy też szpinak, a w drugiej kolejności suplementy, a także środki farmakologiczne, czyli leki dostępne na receptę. Około 40% pacjentek ma niedokrwistość w ciąży. Nieleczona niedokrwistość zwiększa ryzyko poronienia, a także ryzyko porodu przedwczesnego oraz stanowi przede wszystkim zagrożenie dla mamy. Jeśli mamy do czynienia z znacznym spadkiem hemoglobiny, część takich pacjentek będzie wymagała hospitalizacji.